Część druga. Runo. Ja mam takie doświadczenie, że w pewnym momencie mojego życia Pan Bóg mnie wziął w ręce i zaczął mnie zupełnie inaczej lepić, niż wcześniej byłem ulepiony. I połowa tych rzeczy mi się w ogóle nie podoba. Znaczy, to jak on lepi. Ja mówię, nie, tu nie tak. On tam oczywiście tam daje cały czas, nie? I pewnie to mu zajdzie jeszcze trochę. Ale to jest dokładnie to. Gedeon jakby wtedy na serio zaczyna stawać się kimś, kiedy odsunął tamto, jakby uśmiercił tamto wszystko i nagle staje się sobą, ale nie sam sobą, tylko Bóg go zaczyna robić. Ogarnął go Duch Pana. Jak on siebie kształtuje? To kształtowanie w pierwszym kroku dzieje się właśnie przez tą próbę. Zobaczcie, że próba Gedeona polega na tym, że ma jakieś runo i mówi tak, pierwsza próba będzie polegała na tym, że kładę runo na klepisku, wiadomo, że będzie rano jakaś tam rosa, więc kiedy się obudzę rano, to ma być tak, że inaczej niż, że tak powiem, natura każe, tylko runo będzie mokre, wszystko wokół będzie suche. Nie? No takie rzeczy nie zdarzają. Jak coś jest mokre, to jest mokre wszystko. Nie? Nie ma tak, żeby było po prostu 2 centymetry mokre. Wszystko jest mokre. To jest jego pierwsza próba. A druga mówi, żeby było fajnie, to będzie odwrotnie. Nie? Czyli w sensie kładać i runo, wszystko ma być mokre, a na runie ma być sucho, w sensie ani kropelki. Znaczy, co to znaczy? Jak to można duchowo przeczytać? Patrząc na Gedeona. Pierwsza rzecz. To runo to jest Gedeon. To jest w ogóle bardzo ładnie w hebrajskim ułożone. Gedeon, jego imię, to dosłownie oznacza taki pocięty na kawałki. Gedeon. W ogóle to chłop miał imię od początku, nie? Jak się urodził, to już tato mu nadał takie imię, nie? Ty jesteś po prostu tak pocięty, nie? Na kawałki cię pocięli. Runo, to słowo hebrajskie runo, które tam jest, chodzi oczywiście o wełnę. Tam jest hebrajskie słowo, to oznacza wełnę. Ono również oznacza pocięty na kawałki. To są dwa inne słowa, ale które mają dwa podobne znaczenia. Gedeon, kiedy tam staje z tym runem, to tak jakby trochę mówił do Boga, Panie Boże, ja ci się teraz tutaj wystawię, jakby to doświadczenie to będzie doświadczenie ze mną. Bo ja myślę, że można tak popaść w taką pułapkę, nie? Że te wszystkie takie rzeczy w Biblii, to my je traktujemy tak trochę magicznie, nie? No w sensie tam położył chłop runo i niech się moczy, nie? Słyszałem w ogóle, szukałem w internecie trochę o tym runie, znalazłem jakąś stronę jakiegoś kościoła protestanckiego z Niemiec, nie pamiętam, co to był za kościół. I oni tam mają takie w ogóle doświadczenie runa. Ale w sensie dosłownie. W sensie jak ktoś nie wie, jaką podjąć decyzję, to pastor tam napisał, że ma po prostu wyłożyć runo przed dom i rano pójść zobaczyć, nie? W sensie jak będzie runo mokre, to ma zrobić, a jak będzie tamto mokre dookoła, to tamto ma zrobić, nie? To magia jest, nie? W ogóle. To jest absolutnie magiczne podejście do tego. To zupełnie nie o to chodzi. Co tu się dzieje? Zobaczcie tak. Można to przeczytać w ten sposób. Tu się trochę posługuje świętym Augustynem. To nasączone runo, w odróżnieniu od tego, co jest dookoła, to jest Gedeon, który ma pewne właściwości. Co bym chciał, żebyście zrobili? Spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie. Ustawcie sobie taki krąg, najbliższe 8 osób. W przybliżeniu. Chodzi mi o to kilka. Żeby to nie były 2, tylko żeby było trochę więcej i żeby to nie było 20, nie? Najbliższe kilka osób w twoim życiu. Mama, tata, mąż, żona, jeżeli masz, nie? Dzieci, jeżeli masz, jakiś bliski przyjaciel, nie wiem, spowiednik, ktoś tam, nie? Takie osoby, które w twoim życiu są ważne. Takie, które kształtują twoje życie. I teraz tak. Spróbuj zobaczyć, jakie masz cechy, których nie posiada nikt z tych, którzy są w tej grupie dookoła ciebie. Czujecie, o czym mówię? Jesteście runem w środku, które ma być całkowicie inne od tego, co jest na zewnątrz. Macie mieć, znaleźć takie cechy w sobie, takie swoje właściwości, takie swoje, nie wiem, talenty, takie coś tam, co macie, co was wyróżnia, czego nikt obok was nie ma. Może by się okazać tak na przykład, wszystkie wasze najważniejsze cechy są wspólne wam z tymi, którzy są wokół was. Czy to znaczy, że was nie ma? W sensie, że jesteście wypadkową ludzi, którzy są wokół was? Że jesteście ukształtowani przez rodziców, żona męża, żonę męża, dzieci, kogoś tam. Czy też macie taki rdzeń, że jak się rozejrzycie, to tak. Rodzice tego nie mają, żona tego nie ma, dzieci tego nie mają, przyjaciel tego nie ma, od spodnika tego nie wiem. Mam to wszystko, w sensie mam taki rdzeń swój, który jest tylko mój. Słuchajcie, to jest strasznie ważne. Spróbujcie zrobić takie ćwiczenie. Nad tym trzeba trochę pomyśleć. To, oczywiście w pierwszym oglądzie jakoś tam to może mamy, ale spróbujcie poświęcić na to trochę czasu. Jakby trochę rozmyślań, trochę medytacji. Znaczy, co robi Gedeon na początku, kiedy stoi taki golas, mówi, nie wiem, kim jestem i Boże, jakby pokaż mi, kim jestem. To pierwszą rzecz, którą próbuje zrobić, w takim oczywiście duchowym czytaniu tego tekstu, to mówi, pokaż mi, gdzie jest moja wyłączna właściwość. Chcę być jak nasączony, mimo że wszystko wokół jest suche. Słuchajcie, każdy z nas
ma w sobie pewne ukształtowanie, które jest jedyne na świecie. I oczywiście ta grupa wokół nas to nie jest jakby jedyna grupa, do której warto się porównywać, nie? Ale ona jest tak pewnie najprostsza. Bo to są ludzie, którzy mają największy wpływ na nas. I zobacz, czy masz takie coś, co jest właściwe tylko tobie. My jak jesteśmy w zakonie u Dominikanów, ja dlatego myślę, że jestem u Dominikanów, w sensie dlatego Pan Bóg to wymyślił, że to jest jeden z niewielu zakonów, które znam, gdzie można być jakby totalnie innym od wszystkich braci. Ja wcześniej, zanim wstąpiłem do zakonu, byłem w seminarium decyzjalnym przez 2 lata. Normalnym takim dla księży, nie? Takich zwykłych. W Częstochowie. Po dwóch latach się nawróciłem i poszedłem do Dominikanów, nie? Ale jak byłem w tym seminarium, miałem jakby jedno takie doświadczenie, że jakby jest taka ramka w drzwiach i ja za 6 lat, jak będę wychodził z tego seminarium, to po prostu muszę tam się przecisnąć, nie? Że muszę przez tą ramkę przejść. No tylko, że w związku z tym, że jestem, jaki jestem, to stwierdziłem, że jedyna droga to jest okno, albo będę musiał się wyciągnąć przez balkon. Jakby nie ma szans, żebym ja się tam zmieścił. Jakby to było tak wąskie, to było tak określone, tak jakby jednoznaczne, że po prostu każdy, który wychodził z tego seminarium, miałem takie wrażenie przynajmniej. Może ono było mylne, może byłem młody, głupi w ogóle i źle patrzyłem na rzeczywistość, ale takie miałem wrażenie, że po prostu muszę tak się spiąć, żeby tam się jakoś przycisnąć. A jak jestem w zakonie u Dominikanów, to jest strasznie dziwny zakon, to tu jest tak, że im kto większy wariat, tym lepiej. W sensie, im kto bardziej dziwny, tym lepiej. Im kto ma w ogóle jakieś odjechane w inną stronę zupełnie jakby poglądy, myślenie, kierunki, wiadomo, że wszystko w związku z Panem Bogiem i tak dalej, ale jakby zupełnie inaczej, to tym lepiej. Słuchajcie, to jest w ogóle mega prawda o nas. Nie ma 2 takich samych egzemplarzy na świecie. Nie ma. Nie ma. Ja myślę, że my często się traktujemy jako taką część pewnego takiej maszyny, taki trybik. Taki, no jest, ale że tam musiał być, to niekoniecznie. Jak mnie nie będzie, to co tam z tego? Otóż nie. Jeżeli stworzył cię Pan Bóg, którego wierzę, a jestem głęboko przekonany, że stworzył cię Pan Bóg, którego wierzę, to on nie potrafi zrobić 2 takich samych. On jest tak nieskończenie twórczy, on ma taką wyobraźnię, że on jest w stanie przez te 1000 lat, które tam już istnieje świat i jeszcze 1000 pewnie, które będzie istniał, jakby produkować nieustannie nowe egzemplarze, ale w sensie nie powielone, no dobra, minęło już 2000 lat, już taki nie chodzi, to zrobimy takiego samego, jaki był 2000 lat, bo nikt się nie zorientuje, nie? No bo w tym samym czasie to byłoby głupio, nie? Znaczy to cudownie na przykład widać, ja bardzo lubię na to patrzeć po bliźniakach, bo jak jest 2 bliźniaków, tam 2 bliźniaczki, takie siostry ksero, nie? Ja mam straszny problem, na przykład, żeby odróżnić takie osoby. Ja mam nie mam takiej zdolności, żeby tak szybko wypatrzeć jakieś tam szczegóły. Zawsze, pamiętam, jak byłem duszpasterzem w Krakowie, to miałem problem, było tam chyba z 6 par bliźniaków, nie? I przychodzili do komunii. Ja przez pierwsze 1,5 roku byłem przekonany, że mi te osoby przychodzą 2 razy te same osoby, nie? Dopiero jak mi wytłumaczyli, że to są bliźniaki, nie? Nawet tam miałem taki moment, że nie chciałem dawać, nie? Już za 2 razem. I słuchajcie, jakby Pan Bóg naprawdę, ale to słuchajcie, to jest jedna z najważniejszych w ogóle prawd o nas. Każdego ukształtował w zupełnie inny sposób. I oczywiście, że mamy pewne wspólne cechy ludzkie, ale jakby to oznacza, że jeżeli ty nie odnajdziesz pewnego kształtu siebie i ten twój kształt siebie się nie zrealizuje w świecie, to zawsze będzie dziura, ale zawsze. To nie jest tak, że ktoś inny przyjdzie, tam się trochę pomości i wejdzie w to miejsce i będzie dobrze i jakoś tam uratujemy sprawę. Nie. Zawsze będzie jakby, robiliście kiedyś puzzle, jak wkurza strasznie, jak nie ma jednego, nie? Zrobisz sobie wszystko, masz w ogóle genialny obrazek, ale jak masz taką świadomość, nawet jeżeli tego nie widać, nie, bo takie są puzzle wielkie, ale tam ci takiego jednego, jak to wkurza, mnie to strasznie wkurza. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że zawsze nie ma jednego w tych pudełkach, kurde, ja nie wiem, jak to jest. Ale nie wiem, może to jest moje doświadczenie, jak byłem mały, bardzo lubiłem układać puzzle. Zawsze miałem takie wrażenie, że nie było żadnego pudełka, w którym byłyby wszystkie. Pewnie ja zgubiłem w każdym coś, nie, ale mnie to strasznie irytuje. Słuchajcie, ale to jest dokładnie genialny obraz. Masz takie swoje ukształtowanie. My to nazywamy duszą. A zresztą źle to nazywamy, bo to nie jest dusza. To jest duch w nas. My w tej chwili mamy zrobiony taki obraz człowieka, który się składa z duszy i z ciała. Nie? W większości tak myślimy o sobie, że mamy ciało i mamy duszę. Bzdura. Jak poczytacie Pismo Święte, to człowiek się składa z 3 części. Z ciała, z duszy i z ducha. Ciało to ciało, wiadomo. Dusza to nie jest element duchowy w nas. Pismo Święte, jak mówi dusza, to mówi o psychę. Dusza to jest psychę. Czyli to jest cała warstwa naszych myśli, emocji, psychiki całej. Tego, czego jesteśmy świadomi. I mówi Święty Paweł w swoich listach, że istnieje jeszcze 3 poziom, który się nazywa duchem. I to, co się nazywa duchem, co my dzisiaj nazywamy duszą, nie? Jakby większość z was, jak mówi o duszy, to ma na myśli ducha. To jest to coś, co nam nadaje
niepowtarzalny zupełnie kształt, którego nikt inny nie ma. Znasz go? Wiesz, jaki jest twój absolutnie niepowtarzalny. I nie chodzi mi o to, bo ja umiem wycinać fajnie, nie? Nie, no to jest jakaś twoja zdolność manualna, jakiś talent. Nie. Czy jest taka właściwość ciebie, którą już rozpoznałeś jako zupełnie no, niespotykaną właściwość? Jest w tych konferencjach o pomarańczarni, taka jedna konferencja nazywa się O duszy. To jest cała konferencja poświęcona temu, jak znaleźć w sobie duszę. Potraficie zlokalizować sobie duszę? Gdzie ją macie? Gdzie ona w was jest? Nie, nie, tu jest wasz mózg. Gdzie jest dusza? Słuchajcie, to są absolutnie w ogóle fundamentalne pytania o nas. I to, co chce zrobić Gedeon, to on mówi tak, pokaż mi, Panie Boże, takie coś we mnie, co jest takie jedyne, takie w ogóle no, niepowtarzalne, że jakby nic dookoła tego nie ma. To jest zupełnie inne. Tu jest sucho, a ja jestem mokry. I co on w ogóle, zobaczcie, chce z tym zrobić? To jest taki model, który mnie się powtarza. Mówi, wziął tą wełnę i wycisnął do gara, nie? Ma ten garnek cały czas, nie? Tę zupę tam rozlał. I cały czas z tym garkiem chodzi, nie? To jest ta jego niepewność, nie? Cały czas tu chodzi. Mówi, co by tu nalać? Tu się boję, tu zupę już nie mam, bo mi kazali wylać. Co bym tu nalał? Zobaczcie, co on tam chce nalać? On do tej swojej niepewności, do tego swojego garnka chce wycisnąć i wycisnął cały garnek tego. Tego, kim on jest jakby niepowtarzalnie. To sprawia, że on się chce przestać bać. Mówi, jak ja będę wiedział, kim ja jestem, jak ja będę wiedział, co to mam takiego właściwego, to ja wtedy przestanę się bać. Mój garnek strachu się wypełni. Tak jak miałem wcześniej tę zupę, co mi kazałeś rozlać, teraz bym chciał znowu ten garnek, tylko mi go wypełni tym, kim ja jestem.